Straszne, bóle, ścisk koło serca, przez głowę przebiegają bezładne myśli. Pierwszego dnia tam byłem zrozpaczony. Służba reżimowi nie pomogła podłubnemu. W czasach wielkiego terroru został aresztowany i zamknięty w obozie pracy. Bez wciągnięcia dziesiątków tysięcy pomocników w system szpiclowania i pilnowania społeczeństwa. Nie byłoby możliwe to, co zaszło w całym Związku Sowieckim na początku lat trzydziestych. Niektórzy dobrowolnie włączyli się w te polowania na czarownice, bo spodziewali się w ten sposób poprawy własnego życia albo spełnienia swych politycznych nadziei. Młodzi komuniści, komsomolcy i niektórzy robotnicy byli zdolni do wszystkiego, jeśli chodziło o tropienie i terroryzowanie starych elit. Z własnej woli szli za wezwaniem Stalina, by ujawniać i niszczyć wroga. W szkołach i na uniwersytetach studenci komsomolcy denuncjowali profesorów burżujów i społecznie obce elementy, a komunistyczni docenci wyrzucali bezpartyjnych studentów z sal wykładowych. Również ludzie Nepu, owi drobni handlarze, którzy doszli do względnego dobrobytu, i starzy urzędnicy carscy, którzy ostali się jeszcze gdzie niegdzie w ministerstwach, byli pozbawiani pracy. I wolności. W latach 1929-1930, po kontroli Ludowego Komisariatu Inspekcji Robotniczych i Chłopskich, posady w administracji państwowej straciło 164 tysiące urzędników. Tylko w obwodzie irkuckim na początku 1928 roku, w trakcie rewolucji kulturalnej, usunięto z urzędów ponad 800 pracowników. Zostali oni zastąpieni komunistami i robotnikami pracującymi dotąd w przemyśle, którzy jako funkcjonariusze władzy byli wprawdzie niekompetentni, lecz za to posłuszni. W akademiach i na uniwersytetach pozycje słynnych naukowców zajęli ideologiczni gorliwcy, w fabrykach miejsca doskonałych fachowców i inżynierów, których wyrzucono i aresztowano za burżuazyjne pochodzenie, proletariaccy karierowicze. Na początku drugiego planu pięcioletniego zmuszono do opuszczenia zakładów ponad połowę całej kadry zarządzającej, dyrektorów fabryk. Na uniwersytetach i w szkołach panował system naboru faworyzujący młodzież pochodzenia robotniczego. Byli to proletariatcy karierowicze, wydwiżeńcy, twarz systemu stalinowskiego. Bez rewolucji kulturalnej zupełnie inaczej potoczyłyby się losy Nikity Chruszczowa, Leonida Breżniewa, Aleksieja Korsygina i Andrzeja Gromyki, którzy wywodzili się z nizin społecznych. Zawdzięczali oni Stalinowi wszystko, co posiadali i co osiągnęli. Dlatego odpłacali mu się bezwzględną lojalnością i posłuszeństwem. Ten, kto zrobił karierę, stawał się więc wkrótce współuczestnikiem i sprawcą. Codzienne polowania na czarownice karmiły się donosicielstwem. Człowiek Stalina był czujny, był denuncjatorem, który, utrzymując przyjaciół i krewnych w przekonaniu o swojej uczciwości, na nich donosił. Denuncjowanie było formą życia bolszewickich entuzjastów. Denuncjatorów opiewano w pieśniach i stawiano im pomniki. Kult donosiciela rozpoczął się w końcu 1932 roku, w trakcie intensywnych wystąpień zbrojnych chłopów przeciwko komunistom. Kiedy komuniści postanowili szukać swoich popleczników właśnie we wzburzonym środowisku wsi. We wrześniu 1932 roku grupa chłopów we wsi Gierasimowka w guberni Tobolskiej za Uralem zabiła 11-letniego chłopca, który wydał w ręce GPU własnego ojca, informując, że spekuluje on zbożem. Wskutek doniesienia gospodarz został aresztowany. Wysłany na północny Ural do obozu pracy, i tam zamordowany przez GPU, prawdopodobnie zimą 1932 roku, w trakcie masowych rozstrzeliwań więźniów. Denuncjator nazywał się Pawlik Morozow. Jego śmierć z rąk chłopów stała się dla komunistów pretekstem do krwawej zemsty. Dziadka, babkę, wujka i kuzyna Morozowa wzięto jako zakładników i zamknięto w miejscowym więzieniu. W listopadzie 1932 roku z pobliskiego miasta przyjechali komuniści, komsomolcy i ludzie z GPU, którzy zainscenizowali proces pokazowy przeciwko aresztowanym. Wezwali mieszkańców wsi do stawienia się pod rozwieszonymi w sali plakatami propagandowymi i zmusili ich, by domagali się od sądu rozstrzelania oskarżonych. Proces pokazowy zakończył się po kilku godzinach. Wszyscy, nawet dziadkowie Pawlika Morozowa, zostali skazani na karę śmierci i rozstrzelani przez siepaczy Czeka. Pawlik Morozow nie był bolszewikiem. Był jedenastoletnim chłopcem, który zadenuncjował u władz swego ojca, bo ten odwrócił się plecami od wsi, a swoją rodzinę wtrącił w biedę i nędzę. Reżim sprytnie wykorzystał śmierć chłopca by zainscenizować kult bohatera szczególnego rodzaju. Bezpośrednio po śmierci Pawlika, Wasilij Archipow, pełniący obowiązki przewodniczącego Centralnego Biura Młodych Pionierów, ogłosił w gazecie Pionierska Ja Prawda, że Pawlik Morozow musi stać się świetlanym przykładem dla wszystkich dzieci w Związku Sowieckim. Komitet Centralny Komsomolu już w grudniu 1932 roku rozważał kwestię, jak reżim może wykorzystać dla swoich celów bohaterski czyn Morozowa? Pomysł wyszedł jak zwykle od Stalina. W tym samym miesiącu sekretarz Komitetu Centralnego Paweł Postyszew przeprowadził na polecenie Stalina krytykę pracy organizacji młodzieżowej. Brakowało jej, wykazywał Postyszew, determinacji w sprawach ideologicznego kształtowania młodzieży sowieckiej. Przywódcy partyjni Wykorzystali więc teraz postać młodego denuncjatora, by postawić go młodzieży sowieckiej jako wzór do naśladowania. W latach wielkiego terroru propaganda socjalistyczna przedstawiała Pawlika Morozowa jako męczennika za sprawę socjalizmu. Setki książek i broszur opiewały jego czyn, a jego imieniem nazwano szkoły, wsie, statki i biblioteki, a nawet Pałac Kultury Czerwonych Pionierów w Moskwie. Istniały muzea imienia Pawlika Morozowa, trofea sportowe imienia Pawlika Morozowa i jego liczne statuetki. Aż do 1991 roku stał w centrum Moskwy pomnik z brązu przedstawiający młodocianego denuncjatora. Nowy człowiek sowiecki był więc nie tylko świetlanym proletariuszem, był także denuncjatorem. Wyjątkowo jednak służył interesom reżimu, wtedy gdy donosił władzy na innych. Motorem działania donosicieli była zraniona duma, chciwość, zawiść. Denuncjatorzy byli często ofiarami reżimu, ludźmi z rysami w biografiach, którzy uprawiali ten proceder, ponieważ albo byli do tego zmuszani, albo chcieli, jako ludzie w oczach władzy niepewni, dowieść swojej lojalności i oddania. Denuncjacja była traktowana przez władze jako dowód, że donosiciel jest godny zaufania. Przede wszystkim denuncjowanie stało się bronią używaną dla załatwienia prywatnych porachunków. Dawało ono ludziom możliwość instrumentalnego wykorzystania każącej ręki państwa do własnych celów. Kto pisał list do Stalina lub jego paladynów, miał nadzieję na rozwiązanie swoich problemów, niemożliwych do załatwienia normalną drogą. Denuncjacje wywoływały w społeczeństwie lęk i przerażenie. Również funkcjonariusze partyjni znali tę ukrytą moc, którą posiadali, a która mogła prowadzić do utraty posad i wpływów innych ludzi. W późnych latach 30. denuncjacja oznaczała często wyrok śmierci. Denuncjator czasów stalinowskich był kimś, kogo nikczemne czyny rzadko służyły interesom funkcjonariuszy systemu. Kochającym donosicielstwo. Denuncjator nie służył systemowi. Raczej przyczyniał się do jego destrukcji. W tym jednak denuncjator okazywał się pojętnym uczniem Stalina, który lubił wstrząsać utrwalonymi układami i patrzeć, jak funkcjonariusze sowieckiego państwa padają trupem z przerażenia. W styczniu 1930 roku chłopi z obwodu Orłowskiego napisali do Stalina pismo. Skarżąc się w nim na jednego z gospodarzy, który w międzyczasie został członkiem wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego WCIK, lecz w przeszłości często szykanował mieszkańców swojej wsi. Drogi towarzyszu Stalin Wszystkie gazety Związku Sowieckiego pełne są artykułów na temat walki z kułakami i ich pomocnikami. My tu na prowincji. Wykorzystujemy slogan ukuty przez was, towarzyszu, w walce nie dlatego, że się boimy, lecz dlatego, że jesteśmy świadomi. Proszę nam pozwolić zapytać i postawić wam nasze proletariackie pytania. Czy tam w centrum, w aparacie Państwa Sowieckiego, walczycie z kłakami i ich poplecznikami? A macie u siebie wielu takich ludzi. Weźcie na przykład prezydium Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego, WCIK, gdzie siedzi nie kułak, lecz najgorszy z kułaków, to Stepan Nikolajewicz Izwiekow z Orła, znany wszędzie w całym powiecie orzelskim jako Stiopka Izwiekow. Jak on awansował i jak dostał się do WCIK, jest tajemnicze i bardzo dziwne. Kim naprawdę jest Stiopka? bogatym arcykułakiem ze wsi Owsiannikow z obwodu Pokrow powiatu Orzeł w guberni Orzeł który w czasach carskich służył w armii a po swoim powrocie był podwładnym szefa tajnej policji Szulca tego Szulca, który wszędzie w okolicy Orła wsławił się represjami wobec robotników i chłopów zwłaszcza podczas pamiętnych dni roku 1905 Towarzyszu Stalin tam nie ma dla niego miejsca. W obliczu jego starych, brudnych posunięć i postawy, jaką prezentował, powinno się go posłać na sołówki albo do jego przodków. Stalin nie odpowiedział wprawdzie chłopom na ten list, ale wydał jednak polecenie przeprowadzenia czystek w Komitecie Wykonawczym i Ludowym Komisariacie Rolnictwa. O duchu nowych czasów świadczyły również procesy pokazowe, które stały się częścią ówczesnego życia politycznego. Przeprowadzano je. By publicznie demaskować wrogów i ujawniać ich nieprawomyślne poglądy. Procesy pokazowe były sceną, na której rozgrywał się dramat, konflikt sił zła i dobra, kończący się zawsze klęską wroga. Ten melodramat demonstrował społeczeństwu styl bycia i pewność siebie partyjnej elity. Widzowie i słuchacze mieli okazję poznać poglądy i język bolszewików, a z drugiej strony psychiczne i fizyczne cechy wroga czyli Oskarżonych oraz reguły, którymi rządził się świat bolszewików. Procesy pokazowe były instrumentem karnego wychowywania społeczeństwa, a także okazją dobitnego zaprezentowania przekonań komunistycznego kierownictwa. W maju 1928 roku reżim pokazał społeczeństwu proces pokazowy nowego typu. Sprowadził wtedy do Moskwy liczną grupę rosyjskich i niemieckich inżynierów i techników. Z rejonu miasta szachty w zagłębiu węglowym Donbas i postawił ich przed sądem. W kwietniu na plenum Komitetu Centralnego Stalin wydał już na nich wyrok. Oskarżonych należało potraktować jak zdrajców opłaconych przez zagranicę, którzy sabotowali naprawę gospodarki Związku Sowieckiego. Fakty mówią, że przypadek szacht jest kontrrewolucją ekonomiczną zaaranżowaną przez część burżuazyjnych specjalistów którzy wcześniej zarządzali przemysłem węglowym. Fakty mówią dalej, że owi specjaliści, którzy byli zorganizowani w tajną grupę, za swą szkodliwą działalność otrzymywali pieniądze od byłych panów, siedzących teraz w Europie na emigracji i od kontrrewolucyjnych, antysowieckich, kapitalistycznych organizacji z zachodu. Fakty mówią w końcu, że ta grupa burżuazyjnych specjalistów, dając posłuch kapitalistycznym organizacjom zachodnim, oddziaływała niszcząco na nasz przemysł. O czym to wszystko świadczy? Świadczy to o tym, że mamy do czynienia z interwencją ekonomiczną zachodnioeuropejskich kapitalistycznych organizacji w naszym przemyśle. Jak zawsze, gdy Stalin chciał działać bezwzględnie, w jego argumentach pojawiały się teorie spiskowe. Czyż pewni burżuazyjni specjaliści byli właściciele kopalń, Zorganizowaliby coś takiego, z czym mamy do czynienia w szachtach, bez finansowego i moralnego wsparcia kapitału międzynarodowego, nie mając pewności, że międzynarodowy kapitał pomoże im w razie upadku władzy sowieckiej? Oczywiście, żeby tego nie uczynili. Zanim zebrał się sąd, istniał już więc gotowy wyrok i interpretacja zdarzeń. Prokurator zarzucił oskarżonym specjalistom. Sabotaż i spisek przeciwko socjalistycznemu porządkowi. 11 z 53 oskarżonych zostało skazanych na śmierć po tym, jak wcześniej wyciągnięto z nich torturami obciążające zeznania. Wkrótce potem reżim zaczął organizować podobne procesy pokazowe w innych miastach Imperium. Procesy te miały udowodnić istnienie sieci spiskowej oplatającej cały świat. Demonstrowały też czujność sądownictwa proletariackiego, które każdą próbę podkopania istniejącego porządku dusiło w zarodku. Symbolicznie wyrażała to obecność przedstawicieli robotników, którzy zajmowali miejsca obok sędziów i reprezentowali każącą rękę dyktatury proletariatu. Oskarżeni wyrażali skruchę, prześcigając się w absurdalnych samooskarżeniach i zrytualizowanych wyznaniach własnych win, których niewiarygodność Uderzała głównie zagranicznych obserwatorów tych procesów. Lecz wyrażenie skruchy nie było dla oskarżonego okolicznością ogodzącą. Stalinowski scenariusz nie przewidywał przywrócenia skruszonego grzesznika społeczeństwu. Kto nosił stygmat wroga ludu, kto stał się kozłem ofiarnym błędnej strategii uprzemysłowienia kraju, nie mógł zostać oczyszczony i powrócić do społeczeństwa. Dramaturgia procesów pokazowych wymagała od oskarżonych i publicznego przyznania się do winy i grania roli winnych pod dyktando prokuratora. Publicznie przyznając się do winy, wróg ludu musiał udokumentować zło, którego się dopuścił. Andrzej Wyszyński, pozbawiony skrupułów prokurator Stalina, musiał tylko powtórzyć, co powiedzieli oskarżeni i uczynić z tego dowód ich winy. Oskarżonych, którzy wyrażali zarówno skruchę, jak i zwracali się do sędziów z prośbą o przywrócenie ich społeczeństwu, Wyszyński bez pardonu atakował, nazywając ich żydowską hołotą, niezasługującą na pobłażliwość. Obrońcy oskarżonych ani razu nie ośmielili się wyjść poza ułożony scenariusz. Nie tylko nie podjęli próby podważenia wiarygodności oskarżenia, lecz trzymali wręcz stronę prokuratora. Proces dyrektorów i inżynierów z zakładów przemysłowych w szachtach miał przekonać wszystkich, którzy go obserwowali, że kryzys gospodarczy w państwie jest wynikiem działania wrogów i że obywatel powinien być lojalny wobec władzy, a nie wobec rodziny i krewnych. Przed wymiarem sprawiedliwości denuncjowali się bowiem bracia, oskarżając się wzajemnie o sabotaż, a syn jednego z oskarżonych podał do wiadomości za pośrednictwem gazety Krasnej Szachcior czerwony górnik. Że zrzeka się nazwiska ojca, który uwikłał się w skandal i od tej pory będzie nosił nazwisko Szachtin. Charakterystyczny był język, którym reżim wypowiadał się o oskarżonych. Było w nim miejsce na skruchę i karę, lecz nie było mowy o przebaczeniu. Szkodnicy, pasożyty, insekty, bakterie, ludzkie odpady tak mówiono i pisano o wrogach, zarówno przed sądem jak i w prasie oraz na oficjalnych zebraniach. Nikt nie mógł mieć cienia wątpliwości, że społeczeństwo, które chce być zdrowe, musi usunąć spośród siebie wrogów. Bolszewicy wyobrażali sobie społeczeństwo jako organizm zaatakowany bakteriami, zainfekowany. Należało więc przeciąć nabrzmiałe wrzody i usunąć ropę, żeby społeczeństwo wyleczyć. Retoryka gwałtu i posługiwania się takimi pojęciami jak bakterie czy szkodnicy, czyniło z wroga nieczłowieka a także budowało dystans między tymi którzy zabijali a tymi których zabijano psychiczne niszczenie ofiar poprzedzało odzieranie ich z człowieczeństwa w tym miejscu można postawić zarzut że to co tu przedstawiliśmy pozostawiało społeczeństwo obojętnym ponieważ sprawy te społeczeństwa albo nie dotyczyły albo go nie interesowały jednak staranne inscenizowanie procesów sądowych przez GPU wykluczało brak zainteresowania ze strony społeczeństwa. Władzy chodziło o to, żeby publiczność obecna na sali sądowej przyjęła opcję prokuratora i stała się głosem ludu, chórem oskarżających. Tajna policja każdego dnia rozdawała nowe wejściówki na salę rozpraw, dlatego skład widzów był codziennie inny. W ten sposób proces mogły obejrzeć tysiące ludzi. Oddziaływanie procesu dyrektorów z szacht było jednak większe, niż mogłoby to wynikać z ilości widzów obecnych na procesie. O rozprawie pisały bowiem gazety, oskarżonych pokazywały kinowe kroniki filmowe, a w szkołach, fabrykach i w klubach robotniczych pod dyktando funkcjonariuszy partyjnych dyskutowano o tym wydarzeniu. Niewiele więc było miejsc, gdzie echa procesu nie dotarły. Co widzowie mogli obejrzeć na propagandowych filmach? Pewnego siebie prokuratora, reprezentującego państwo interesy robotników, który wrzeszczał na oskarżonych i pouczającym tonem wyciągał wnioski z zebranych dowodów. Oskarżonych, którzy stwarzali wrażenie biednych grzeszników, stojąc przed sędziami ze spuszczonymi głowami i gorzko się kajając. Zawsze, kiedy kierowała się na nich kamera, Wyświetlał się podpis wyjaśniający, że to szkodnicy ludowego państwa. Proces szacht pokazał dobitnie myślenie bolszewików na temat relacji wróg-przyjaciel i uczył społeczeństwo nowego spojrzenia na rzeczywistość. Wróg czaił się wszędzie, nawet jeśli nie został jeszcze rozpoznany i schwytany. Przebiegłego maskującego się wroga można zdemaskować i wyeliminować wtedy, gdy pierwszym odruchem obywatela Stanie się czujność i denuncjowanie. Taki przekaz wynikał z procesów pokazowych. Były one istotą stalinowskiej rewolucji kulturalnej. Sferę publiczną poddano represjom, a społeczeństwo podporządkowano rytuałowi oskarżeń, kajania się i kar. To, co działo się w Związku Sowieckim w latach 30. i 40., mordy, deportacje wielu milionów ludzi. Nie ograniczało się do niszczenia wrogów klasowych. Terror stosowany przez reżim dotykał każdego. Nikt nie czuł się bezpieczny, ani robotnicy, ani chłopi. Stalin wychodził z założenia, że również przyjaciele mogli w międzyczasie zamienić się we wrogów. Na poziom nowego człowieka wspiął się tylko ten, kto przezwyciężył swój wewnętrzny opór i był gotów stać się kimś innym. Społeczeństwo Związku Sowieckiego było jednak w większości zbiorowością ludzi wstecznych, robotników, chłopów i nomadów. Nowych ludzi było niewielu. Uświadamiali oni władzy, że nowy ustrój socjalizm oparty jest w znacznej mierze na złudzeniu, a moc władzy kończy się na obrzeżach wielkich miast. Istniała dyktatura proletariatu ale nie było proletariuszy, którzy chcieliby się jej dobrowolnie podporządkować. Większość ludzi nie rozumiała, dlaczego mieliby się poddać porządkowi, który nie miał im nic do zaoferowania poza biedą i przemocą. Reżimowi nie udało się nigdzie przez dłuższy czas istnieć bez sięgania po przykładowe stosowanie przemocy. Dlatego to, co zaczęło się jako rewolucja kulturalna i walka o duszę, Przekształciło się w wojnę przeciw ludności chłopskiej Sowieckiego Imperium. Wojna ta zaczęła się w roku 1929. Bolszewicy podjęli wtedy decyzję o przeprowadzeniu przymusowej kolektywizacji rolnictwa. Trwała ona z różnym nasileniem do późnych lat czterdziestych. Odcinek 14. 3. Wojna przeciw chłopom. Początkiem tej wojny był kryzys dostaw zboża. Sytuacja ta groziła brakiem żywności w miastach i dobitnie uzmysłowiła rządzącym, że niemożliwe jest pogodzenie ich planów z możliwościami. Stalin i jego współpracownicy chcieli rozwiązać wielkie zamierzenia za pomocą prymitywnych praktyk interwencyjnych. Sprzeczności tej nie dało się pogodzić i dlatego to, co było pomyślane jako radykalny zwrot i ujednolicenie imperium, stało się improwizowaną orgią gwałtów w wymiarze apokaliptycznym. Dyktatura mogła stosować bezlitosną przemoc wobec każdego, ponieważ jej arogancja nie natrafiła na żadne bariery obywatelskie. Wykorzystała ona kryzys dostaw zboża, by mieć pretekst do wprowadzenia represji. Co się wydarzyło? Chłopi zatrzymali zboże, ponieważ ani nie otrzymywali za niego dziwej ceny, ani nie mogli kupować w zamian potrzebnych produktów przemysłowych. Stalin i jego ludzie sytuację tę ocenili jako kryzysową, bo ich zdaniem ważyły się nie tylko losy zaopatrzenia miast, ale i eksportu zboża. Cechą stalinowskiej polityki gospodarczej było to, że dla realizacji ambitnych celów pierwszego planu pięcioletniego w dziedzinie przemysłu poświęcono wieś, to znaczy bezwzględnie wykorzystywano chłopów. Mieli więc oni powód, by się temu opierać. Dlatego reżim wrócił na początku 1928 roku do metod rozwiązywania problemów z czasów wojny domowej. Nie znał zresztą innych sposobów. Znał jedynie zmasowaną przemoc. Stalin osobiście udał się w styczniu na teren zachodniej Syberii, żeby doglądać ściągania zboża od chłopów i pouczyć tamtejszych reprezentantów władzy, jak wyobraża sobie organizację rolnictwa. Wielu chłopów pamiętało jeszcze straszliwe lata wojny domowej, kiedy we wsiach pojawiały się uzbrojone bandy rabujące ich dobra. Wiedzieli, co się może stać, kiedy tym razem przyjdą brygady kontrybucyjne. Stalin wywierał nacisk na miejscowych sekretarzy partyjnych, nakazał GPU aresztować krągłobnych komunistów i sędziów ludowych niechętnie realizujących politykę władz wobec chłopów oraz groził lokalnym władzom konsekwencjami, jeśli efekty ściągania zboża nie będą takie, jakich oczekiwał. Ściągnięcie zboża jest jak zdobycie twierdzy. Cena jest obojętna, powiedział Stalin członkom Komitetu Okręgowego Zachodnio-Syberyjskiej Organizacji Partyjnej. Weźmiemy te twierdze bez wątpienia, jeśli będziemy wykonywać zadanie na nasz bolszewicki sposób, z bolszewickim naciskiem. Wszystkie inne regiony Związku Sowieckiego wypełniły zadanie dostarczenia zboża, tylko Syberia w skandaliczny sposób pozostała w tyle, ponieważ komunistom z tych terenów zabrakło entuzjazmu i zdecydowania. Syberia została w tyle. Syberia strasznie została w tyle. Każdy wiedział, że Stalin łże, ale to nie było istotne. Z przerażenia, że popadną w niełaskę, stracą posady, a może też wolność, Funkcjonariusze tamtejszej władzy zaczęli czynić to, czego oczekiwał Stalin. Brygady ściągające zboże rabowały i wywoziły wszystkie zapasy, jakie mieli chłopi. Pod nadzorem Stalina zdemaskowano również na wsiach wielu wrogów klasowych i karano tych, którzy opierali się przy oddawaniu zboża. W rejonie autajskim, bezpośrednio po odjeździe Stalina, doszło do brutalnych akcji. Komanda zbożowa z bronią w ręku zmuszały chłopów do wydawania zapasów. Posuwały się do bicia i torturowania opornych, a dla zastraszenia inscenizowały pozorne egzekucje. Gwałty te były próbą generalną przed kolektywizacją rolnictwa, którą zaczęto wprowadzać kilka miesięcy później. Jeszcze w styczniu 1928 roku Stalin powrócił z Syberii do Moskwy, okryty nimbem triumfu. Jako trofeum jechało za nim wiele wagonów ze zbożem, co było dowodem, że zwycięża nowy porządek. Już w latach wojny domowej Stalin pokazał, że jest zdolny do wszystkiego, jeśli chodzi o łamanie oporu. Dlaczego więc teraz przemoc i gwałt nie miałyby stać się ultima ratio? Uralsko-sybirska metoda, jak nazywał Stalin sposób zdobywania zboża od chłopów, zniszczyła ekonomię rynku, a budząc przerażenie chłopów, zmusiła ich do oddania wszystkiego, co wypracowali ciężką pracą. Należy użyć wszelkich metod, oświadczył Anastas Mikojan na forum Komitetu Centralnego w kwietniu 1928 roku, żebyśmy nie stanęli znowu wobec kryzysu dostaw zboża i nie musieli sięgać po środki jeszcze ostrzejsze. Może to okazać się jednak konieczne, jeśli zmusi nas do tego sytuacja. Stalinowskie państwo powróciło do ekonomii wyzysku i uczyniło chłopów zakładnikami strategii gwałtu. W latach wojny domowej bolszewicy musieli walczyć z uzbrojonymi oddziałami chłopów. Teraz, dziesięć lat później, mogli wykorzystać przemoc i represje przeciwko opierającym się wsiom. W konflikcie z chłopami nie chodziło wcale o ekonomiczną istotę problemu. Bo dlaczego Stalin i jego poplecznicy rabowali chłopów? Zamykali ich w kołchozach. Dziesiątki tysięcy zabijali, a setki tysięcy deportowali do obozów pracy, wypędzali nomadów i pozwalali im umrzeć z głodu. Kolektywizacja wywołała w Związku Sowieckim chaos i anarchię oraz głód apokaliptycznych rozmiarów, zarówno na wsiach, jak i w miastach, i doprowadziła rolnictwo do ruiny, a jednak Stalin i jego dwór trwali niewzruszenie przy swojej strategii. Kolektywizacja była wojną, która zakończyła się podporządkowaniem i zniewoleniem chłopów. Wojna ta przybrała na sile, kiedy z prowincji zaczęto słać do Moskwy wyłącznie meldunki o sukcesach. Przywódcy partyjni z rejonów nad Dolną Wołgą i Północnego Kaukazu, Borys Szeboldajew i Andrzej Andrzejew, utrzymywali już w początkach 29 roku, że w ich regionach chłopi tysiącami wstępują do kołchozów. A w październiku tego roku zameldowali, że prawie 20% wszystkich gospodarstw zostało skolektywizowanych. W listopadzie 1929 roku grono kierownicze rządu nie chciało słuchać tego, co ustalono jeszcze w kwietniu, że do 1933 roku tylko 9,6% wszystkich gospodarstw chłopskich zostanie odebranych ich właścicielom i włączonych do kołchozów. Teraz rok 1930 miał zostać rokiem totalnej kolektywizacji. Już w grudniu Biuro Polityczne powołało komisję pod kierownictwem Ludowego Komisarza do Spraw Rolnictwa Jakowa Jakowlewa, której jedynym zadaniem było przygotowanie wojny z chłopami. Do końca roku 1930 do kołchozów miały dołączyć wszystkie gospodarstwa chłopskie, produkujące zboże, a w roku następnym w ich ślady mieli pójść wszyscy inni producenci sadownicy, ogrodnicy, hodowcy i tym podobne. W ogóle nie słuchano tych, którzy ostrzegali przed skutkami takich posunięć. Do głosu dopuszczono jedynie entuzjastów i ekstremistów, którzy manifestowali swoje oddanie wodzowi, przekraczając przy tym wszelkie granice. W końcu grudnia 1929 roku Mendel Hatajewicz, lider Środkowo-Wołżańskiego Komitetu Okręgowego, oświadczył swoim współpracownikom, że do maja 1930 roku trzeba skolektywizować ponad połowę gospodarstw chłopskich. Liczby tej nie tylko dotrzymamy, ale ją przekroczymy, powiedział. Wielkie polowanie na zboże, bydło i niewolników rozpoczęło się w roku 1930, kiedy Stalin i jego współpracownicy spalili za sobą wszystkie mosty i zmienili kolektywizację w krwawe pole bitwy przeciw chłopom. Śmiercią, z głodu, podczas wywózek lub z ręki funkcjonariuszy reżimu zapłaciły na nim miliony ludzi. Kolektywizacja była ostatnim aktem dramatu, który rozpoczął się w 1917 roku. Była ona aktem usuwania z powierzchni ziemi starej Rosji i likwidowania oporu z użyciem najbrutalniejszych form gwałtu i przemocy. Kołchozy były instrumentem, za pomocą którego osiągnięto podporządkowanie chłopstwa. Odbierały chłopom owoce ich pracy i na powrót wtłaczały ich w rozwiązany niegdyś przez cara system pańszczyźniany, a przez to zmieniały chłopów w niewolników, którymi reżim mógł dowolnie sterować. Ów dyktatorski system pokazał w pełni swą potęgę, gdy złamał opór stawiany przez chłopów siłą GPU i brygadom robotniczym. W rolniczych regionach Rosji zboże niszczało pod gołym niebem, a chłopi zabijali swoje bydło, by nie dostało się ono komunistom. Jesienią 1931 roku w okolicach Charkowa wałęsały się tabuny bezpańskich koni, które chłopi wypuścili na wolność, nie chcąc. By przejęły je brygady rekwirujące. Meldunek złożony przez ukraińskich szefów GPU mówił, że kołchozy wahały się przed przyjęciem koni, ponieważ nie były ich w stanie wyżywić. Pewnej nocy w obwodzie charkowskim chłopi zaszlachtowali 30 świń, zanim brygady rekwirujące zdążyły je zabrać. Opór miał nie tylko charakter bierny. Wszędzie wybuchały bunty zbrojne, które uświadamiały komunistom, że wciąż nie mogą być pewni swej władzy. Zarówno komuniści, jak i chłopi pamiętali wojnę domową i to, jak straszliwe okrucieństwa przyniosła ze sobą. Gdyby tylko pojawił się jakiś organizator, podsłuchali funkcjonariusze tajnej policji w jednej z ukraińskich wsi, cała wieś jak jeden człowiek powstałaby przeciw władzy sowieckiej. Na Ukrainie, na Kaukazie Północnym oraz na obszarach Środkowej i Dolnej Wołgi doszło do ciężkich starć pomiędzy chłopami a komunistami. Podpalano kołchozy, niszczono budynki lokalnej władzy, linczowano komsomolców i członków brygad rekwirujących. W niektórych regionach chłopi skrzykiwali się w małe bandy, które atakowały jednostki GPU i lokalne urzędy. Opór ten nigdy nie osiągnął jednak intensywności walk z czasów wojny domowej. Sytuacja zmieniła się bowiem na korzyść władzy. Chłopi rozpowszechniali pogłoski o nadciągającym końcu bezbożnej władzy. Jedni mówili, że pojawił się antychryst i zbliża się koniec świata. Inni natomiast czekali, że Anglia, Polska i Niemcy zaatakują Związek Sowiecki, przez co skończy się chłopskie uciemiężenie. Na Kaukazie również rozchodziły się podobne pogłoski. Wywoływały one niepewność władzy oraz poczucie, że sytuacja może się dla niej zmienić na niekorzyść, więc ci, którzy rozsiewali te pogłoski, trafiali do aresztu. Ostatecznie nie udało się jednak chłopom rzucić państwa na kolana. Tylko na Kaukazie, w Azerbejdżanie i Gruzji chłopi posiadali broń, którą mogli wykorzystać w walkach z bolszewikami. Wiosną 1930 roku Oddziały chłopskie uzbrojone w karabiny i armatę zdobyły miasto Kuba w Azerbejdżanie i zabiły wszystkich funkcjonariuszy komunistycznych, którzy wpadli im w ręce. W większości regionów Związku Sowieckiego grupy chłopów dysponowały jedynie śrutówkami, sztyletami i nożami, z którymi szli na oddziały GPU i Armii Czerwonej. Chłopi rosyjscy w latach dwudziestych Zostali pozbawieni broni i do 1930 roku nie nadarzyło się nic, co by pozwoliło się im dozbroić. W niektórych regionach przemoc, którą stosowały grupy chłopskie, oderwała się od swych pierwotnych motywów, a partyzanci zmieniali się w rabusiów, kradnących z kołchozów to, co dało się jeszcze ukraść po akcjach przeprowadzonych wcześniej przez komunistów. Kułacy, którzy uciekli ze swoich wsi, nie mieli wyboru. Nie mogli oddać się w ręce władz i nie mogli wrócić do wsi, z których zostali wypędzeni. Tylko rabując, mieli jeszcze szansę przeżycia. Późną jesienią 1929 roku w jednej ze wsi leżących nad Dolną Wołgą pojawiło się wielu chłopów, którzy pobili przewodniczącego kołchozu i dwóch członków wiejskich rad, a wszystkim komunistom, Grozili krwawą zemstą. Zanim opuścili wieś, zniszczyli okna i drzwi w chatach. Pogrom trwał przez kilka godzin. Meldowało GPU. Wieś ogarnęła panika. Niektórzy mieszkańcy uciekli. Już następnego dnia agresorzy zostali schwytani. Potężny opór chłopów sięgnął granic swoich możliwości. Przeciwnik był zdecydowany na wszystko. Gurował wyposażeniem, posiadał sprawniejszą sieć informacji i nie dawał chłopom żadnych szans wyjścia z sytuacji. Przez krótki czas wydawało się, że władza słabnie i zmienia kurs. W marcu 1930 roku Stalin opublikował wprawdzie artykuł. Napisał w nim, że przywódcom partyjnym w terenie zakręciło się w głowach od sukcesów, dlatego aprobowali brutalne, Niedozwolone sposoby postępowania z chłopami. Sygnał Stalina, chłopi odczytali jako dowód jego słabości, dlatego wiosną i wczesnym latem 1930 roku opór chłopski znowu nabrał intensywności. Stalin pojął, że jego władza wisi na włosku. W starciu z chłopami szanse na zwycięstwo i utrzymanie się przy władzy miał tylko jako ten, kto działa metodami gwałtu i przemocy. Protest chłopów przeciw ekonomii rabunkowej nie pozostawiał mu innego wyjścia jak tylko doprowadzić do końca wojnę, którą rozpoczął. Wiosną 1930 roku Stalin wysłał łazara Kaganowicza na Ukrainę i przed Kaukazie, by w jego imieniu zmusił chłopów kołchozowych do oddawania zboża i dopilnował zduszenia oporów zarodku. Wkrótce na tamtych terenach rozeszła się wieść, że Pojawił się antychryst z Moskwy, żeby zaprowadzić rządy twardej ręki. Kaganowicz dotrzymał danego Stalinowi słowa. Zmuszał chłopów do oddania ostatnich zapasów zboża, grożąc im krwawą zemstą. Mołotow, który przybył później do Charkowa, apelował do ukraińskich przywódców partyjnych zupełnie jednoznacznie: Istnieje tylko jeden wniosek. Wobec wroga klasowego nie może być żadnej łaski. Tam, gdzie wróg wytknie głowę, będziemy bić w jego czaszkę. W ten sposób odpowiada bolszewik na próbę stawiania oporu ze strony wroga klasowego. I dodał, że każdy komunista musi stać się teraz agentem GPU. W lecie i na jesieni 1930 roku terror przekroczył wszelkie miary. Na chłopach dokonywano egzekucji, wypędzono ich ze wsi. Tysiące chłopów uciekło za granicę, do sąsiednich państw. Nad środkową wołgą, na Ukrainie i Kaukazie, oddziały Armii Czerwonej używały w starciach słopami artylerii i gazów trujących. W 1930 roku, na samym tylko Kaukazie, ponad 10 tysięcy chłopów straciło życie w czasie brutalnych akcji. Chłopi przegrali bitwę. Wiedzieli, że nie mają szans i że nie pozostaje im nic innego jak ucieczka albo podporządkowanie się. Stalin i jego aparat władzy wykorzystali tę wojnę o wieś, by raz na zawsze złamać opór chłopów i utrwalić swoją władzę opartą na brutalnej sile i przemocy. Od początku bolszewicy stosowali takie instrumenty działania jak terror i publiczne wymierzanie kary pojedynczym ludziom. Dawali broń i przydzielali funkcje biednym chłopom, kryminalistom, ludziom z marginesu wiejskiej społeczności, obiecując, że to im właśnie przypadną w udziale dobra niszczonych wrogów, a ci siali we wsiach strach i grozę. Opór chłopów można było złamać pod warunkiem, że wykryje się i usunie podżegaczy, gdy znikną ze wsi wszyscy podejrzani o wrogość wobec nowego porządku. W 1928 roku Stalin i jego ludzie byli jeszcze ewidentnie przekonani o tym, że za opór odpowiedzialni są zamożni chłopi. Rok później wszyscy, którzy przyłączali się do oporu, nazywani już byli kułakami. Co należało wobec nich przedsięwziąć? W lipcu 1928 roku odpowiedź partyjnej góry na to pytanie była inna niż jesienią 1929 roku. Dla wszystkich jest jasne, oświadczył przywódca partii z naddolnej wołgi. Borys Szeboldajew, że trzeba walczyć z takim kułakiem, który w tej chwili sabotuje dostawy zboża. Nie było jednak jasne, na czym ma polegać istota tej walki. Niektórzy komuniści uważali, że można będzie wprawdzie wykluczyć kułaków z kołchozów, ale nie da się wyrzucić ich ze wsi. Rok później przyjęto inny pogląd. Stalin wymógł na Komitecie Centralnym wprowadzenie bezkompromisowej strategii w wojnie z chłopami. Nie możemy, oświadczył Mołotow na posiedzeniu plenarnym Komitetu Centralnego 15 listopada 1929 roku, nie dostrzegać faktu, że kołchozy nie wywiązują się z najbardziej elementarnych obowiązków wobec sowieckiego państwa. Czy nie chodzi o to, że kołchozy nie wypełniają zobowiązań dotyczących dostaw zboża? Czy nie jest to bezpośrednie sabotowanie polityki sowieckiej władzy? Czy te fakty nie wynikają z okoliczności, że kułacy, którzy próbują zdobyć pozycję w kołchozach, wykorzystują swoje wpływy do tego, by nastawiać kołchozy przeciwko sowieckiemu państwu? Dlatego musimy wypędzić kułaków z kołchozów. Mołotow wiedział już, że wypędzenia kułaków staną się elementem kolektywizacji. Kułak szkodzi kołchozom nie tylko w otwartej walce, lecz niekiedy również w organach administracji kołchozu, do których udaje mu się wejść. Dlatego wszystkie środki, które wynikają z oceny kułaka jako złośliwego i jeszcze niezwalczonego wroga, będą właściwe i konieczne. Bez takiego nastawienia wobec kułactwa nie rozwiążemy kwestii kolektywizacji. W końcu grudnia 1929 roku runęły ostatnie tamy wstrzymujące ostateczne posunięcia komunistów. Na konferencji marksistowskich agronomów Stalin oświadczył oficjalnie, że nadszedł czas likwidacji kułaków jako klasy społecznej. 15 stycznia 1930 roku. Biuro Polityczne powołało komisję pod kierownictwem Mołotowa, która otrzymała zadanie opracowania praktycznych metod służących przeprowadzeniu programu eliminatorskiego. W skład komisji weszli oprócz Mołotowa przywódcy partyjni najważniejszych republik i obwodów oraz szefowie GPU z poszczególnych terenów. Wystarczył zaledwie tydzień na opracowanie taktyki działania, która miała rozstrzygnąć o losie setek tysięcy chłopów. Już 30 stycznia biuro polityczne podjęło decyzję, by wszystkich chłopów widniejących na listach kułaków wypędzić z ich wsi albo wysłać do obozów koncentracyjnych. Wykonawcom tego zadania Stalin i Mołotow wystawili zaświadczenia pozwalające na stosowanie wszystkich najbardziej brutalnych metod działania. W lutym 1930 roku na jednym z zebrań sekretarzy partyjnych z prowincji Mołotow powiedział jasno, co władze komunistyczne przyjmują za możliwe w trakcie akcji rozkułaczania? Broniących się kułaków będzie się topić w rzekach jak koty, a ich rodziny rozbijać. Będziemy, wołał do słuchaczy Bołotow, robić wszystko, co na prowincji wyda się nam pożyteczne. Nie pozostawiał też wątpliwości, że trzeba będzie strzelać. A komu pozwoli się zostać przy życiu? Ten zostanie deportowany do obozu na Syberię. W otoczeniu Stalina wszyscy używali języka agresji. Kułaka trzeba deportować, to świnia, deportujcie go. Przekonywał na zebraniu sekretarzy partyjnych w Moskwie sekretarz Komitetu Centralnego Nikołaj Jeżow, manifestując tymi słowami swój stosunek do chłopów. W retoryce, która usprawiedliwiała posunięcia reżimu, uderzała nie tylko zimna kalkulacja. Lecz nienawiść, nienawiść do twardej, podłej rzeczywistości, jak Maksym Gorki określił życie chłopów. W jednej ze swoich autobiograficznych powieści ten ulubiony pisarz komunistów wyraził się, że świat chłopów powinien zdechnąć, zostać wyrwany z korzeniami i zniknąć na zawsze z ludzkiej pamięci. Stalin i jego poblecznicy myśleli o życiu chłopów nie inaczej niż Gorki. Było ono dla nich rodzajem lustra, w którym rozpoznawali własną, pełną upokorzeń przeszłość, od której, jak woleli myśleć, już się uwolnili. W zajadłej wściekłości, z jaką niszczyli teraz chłopów, da się wyczytać nienawiść każdego z tych komunistycznych karierowiczów do samego siebie. Nic nie jest w stanie powodować człowiekiem silniej niż sytuacja, w której staje mu przed oczyma wspomnienie własnej, Upokarzającej przeszłości. Komunista, który w pobliżu jednej z ukraińskich wsi znalazł ukrywających się w lesie chłopów, nie widział w nich ludzi. Mówił o kłackich szczeniętach. Inni zapowiadali, że zrobią z kłaków mydło, że wystrzelają kłacką chołotę i zmiotą ją z powierzchni ziemi. W pozbawionej prawa przestrzeni, w której obowiązywały jedynie prawa rewolucji, Komuniści pozbyli się wszelkich skrupułów i hamulców, nie tylko dlatego, że nienawidzili chłopów i chcieli oczyścić z nich świat, lecz również dlatego, że czuli się bezkarni. Tego co jedni czynili z nienawiści i zaślepienia, inni dopuszczali się z chciwości albo z czystej przyjemności mordowania i niszczenia. Dowódcy brygad, które z polecenia reżimu terroryzowały i rabowały wsie, byli w wielu przypadkach zwerbowanymi do tych zadań kryminalistami. Żyli z tego, co zrobowali. Dlatego rabunkom i plądrowaniu nie było końca. Ich okrucieństwo nie miało granic. Komanda siepaczy, które wpadały do wsi, podpalały chłopskie chałupy, niszczyły okna, drzwi i piece, ścinały chłopom głowy albo zawieszały im na szyi tabliczki z upokarzającymi komentarzami. Znęcano się nad ofiarami, Sadzając je na rozpalonych piecach, wypędzając gołych ludzi na mróz i polewając ich zimną wodą, czy plując im w twarz. W niektórych miejscowościach odbierano chłopom zboże lub wyznaczano ich do deportacji przy akompaniamencie sprowadzonej orkiestry. Podczas wypędzania kułaków z domów w okolicach Hersonia wiosną 1933 roku, GPU zostawił po sobie przerażające spustoszenie. Jego tworzone w pośpiechu brygady, jak żalił się szef GPU tego rejonu Lewicki, składały się przede wszystkim z elementów obcych klasowo i kryminalistów. Wszedłszy do wsi, członkowie brygad wypędzali z domów nagich chłopów, bez różnicy, bogatych czy biednych, bili ofiary, a po aresztowaniu urządzali w opuszczonych domach pijaństwa i hulanki. Strzelali nad głowami, zmuszali chłopów do kopania sobie grobów, a kobiety do rozbierania się do naga. Poczynania tej brygady wywołały oburzenie meldował szef ukraińskiego GPU w grudniu 1931 roku. Wszędzie bito i maltretowano chłopów. Niektórzy z nich w panice uciekali z domów i ukrywali się na polach, żeby nie wpaść w ręce oprawców. Na Ukrainie i Kaukazie miały miejsce pozorowane egzekucje i masowe gwałty. W jednej ze wsi ukraińskiego regionu Uman, Przewodniczący miejscowych rad rozkazał chłopom ustawić się pod ścianą i krzyczał: Wszyscy muszą wstąpić do kolektywu, a jak nie pójdziecie, to was rozstrzelamy, żywcem zakopiemy w ziemi. 19 lutego 1930 roku żołnierze Armii Czerwonej dokonali straszliwej masakry we wsi Czaj Abasy w rejonie Gandża w Azerbejdżanie. Rok później, w regionie tym pojawiła się Państwowa Komisja, której celem było zbadanie tych wypadków. Oto jej ustalenia podane w sprawozdaniu. Podczas akcji chwytania ośmiu bandytów, którzy ukryli się we wspomnianej wsi, 19 lutego 1930 roku zostało w bestialski sposób zastrzelonych przez kompanię czwartego regimentu strzelców około 30 osób. To znaczy, wszyscy mieszkańcy tej wsi. Chałupy i inne budynki zostały spalone, własność prywatna zniszczona. Wśród zastrzelonych znalazło się czternaścioro dzieci, wśród nich dziewięcioro w wieku od dwóch do sześciu lat. Poza tym było jeszcze dwoje niemowląt u piersi, które zmarły z głodu i zimna, wczepione w zwłoki swych matek. Podczas inspekcji miejsca rozstrzelania Odkryto resztki stosu, na którym leżało pięć trupów. Wśród nich troje dzieci. Jedne zwłoki były prawie w całości spalone. Została tylko głowa. Tylko niektórzy mieli odwagę oburzać się na nieludzkie metody postępowania z chłopami. W marcu 1930 roku Michał Kalinin, nominalny premier Związku Sowieckiego, otrzymał list od robotników z Leningradu. Skarżyli się w nim na terror, którego ofiarą padły na wsi ich rodziny i krewni. W najgorszym śnie nie powstałaby w ich głowach myśl, że siła robotniczo-chłopska z tak bezprzykładnym okrucieństwem zwróci się ku ich ojcom i braciom. Zabijają, aresztują i odbierają nam wszystko, cośmy zdobyli stwardniałymi od pracy rękami, mówili. Niekiedy nawet funkcjonariusze reżimu nie mogli znieść tego, co wyczyniano z chłopami. W kwietniu 1933 roku pisarz Michał Szolochow napisał do Stalina list, żeby zwrócić jego uwagę na ekscesy brygad tłumiących opór chłopów we wsiach nad Donem, zamieszkanych przez kozaków dońskich. Z domów wyrzucano chłopów, ludzi starych, dzieci i kobiety, skazujących na głód i chłód. Każdego, kto pomógł takim nieszczęśliwcom, czekał podobny los. Nocami słychać było krzyki okrytych łachmanami dzieci leżących na ziemi. Chłopów bito, kazano im się rozbierać do bielizny, a w jednej z miejscowości wymyślono dla ofiar pozorowaną egzekucję, a potem nagich ludzi wypędzono w stepy. Nikt nie zapomni scen, które się wtedy rozegrały. Jak można tak szydzić z człowieka? pytał pisarz. Stalin odpowiedział Szołochowowi na swój sposób. To, co dzieje się na wsiach, jest w rzeczywistości cichą wojną przeciwko władzy sowieckiej, wojną obliczoną na wzięcie wroga głodem, którą chłopi prowadzą przeciwko miastom. Sprawcy tych ekscesów demonstrowali, że chłopi liczą się dla nich mniej niż bydło, które podlegało konfiskacie. Tylko na Ukrainie, między 1 lutego a 15 marca 1930 roku, GPU aresztowało ponad 25 tysięcy chłopów, którzy opierali się kolektywizacji. Z tej grupy 656 ludzi zostało od razu rozstrzelanych. 3676 wysłano do obozów koncentracyjnych, a 5580 deportowano na Syberię. Nie było mowy o litości, bo to, co się działo, było urzeczywistnianiem czynu historycznie koniecznego, jak podsumował potem proces kolektywizacji Lew Kopielew. Kolektywizacja stała się czasem psychopatów i sadystów, którzy bezkarnie mordowali i znęcali się nad ludźmi. Hasło wykonywania wyroków historii było jedynie parawanem dla ich okrucieństwa. Oprawcy napawali się widokiem ludzkich cierpienia, psychopaci wskazywali na ich nieuchronność, żeby każdy pojął, że brutalne ekscesy są nie do uniknięcia. Odczłowieczanie ofiar poprzedzane było odrzuceniem przez siepaczy wszelkich zahamowań w czynieniu zła, gdyż w bolszewickiej rzeczywistości przekroczono już tyle barier, że z łatwością padła też ta ostatnia. Kiedy odrzuca się zasady moralne, a pozwala zabijać i katować ludzi, wtedy wszystko można sobie nie tylko wyobrazić wszystko staje się możliwe. W latach kolektywizacji pozbawiono ziemi i dobytku ponad 2 miliony chłopów. Deportowano ich na Syberię i do Azji Środkowej, a ponad 30 tysięcy zostało osądzonych i skazanych na śmierć przez tak zwane trojki w błyskawicznie przeprowadzanych procesach. Zakończenie akcji kolektywizacyjnej nie oznaczało wcale ustąpienia terroru, właściwie nie skończył się on nigdy. Reżim karał aresztowaniem i deportacją odmowę pracy w kołchozie, czy uszkodzeniem maszyn lub wyposażenia kołchozów. Od kiedy ziemia chłopska stała się własnością państwa, owoce pracy na tej ziemi przestały należeć do chłopów. W sierpniu 1932 roku rząd ogłosił prawo ochrony własności socjalistycznej, które pozwalało karać kradzież mienia kołchozowego śmiercią albo wysyłką do obozu koncentracyjnego. Kilka dni po wprowadzeniu tego prawa Stalin skarżył się w liście do Kaganowicza, że nie widać jeszcze skutków jego działania. Należy więc ukarać tych sekretarzy partyjnych, którzy próbują tę sprawę odwlekać. Sędziów i prokuratorów, którzy wobec złodziei są pobłażliwi, trzeba wbijać na pal. Wyroki mają być ogłaszane w miejscu widocznym, by skutecznie odstraszały chłopów od sięgania po kołchozowe mienie. W latach 1932-1933 na podstawie tego barbarzyńskiego prawa skazano na śmierć ponad 16 tysięcy chłopów a wiele tysięcy zamknięto w obozach za kradzież pomidorów albo kłosów pszenicy tam gdzie nie dało to rezultatu a chłopi nadal stawiali opór reżim nakazywał na przykład konfiskatę własności całego kołchozu i deportację okolicznych mieszkańców do obozów w październiku 1932 roku biuro polityczne wydało zakaz sprzedaży towarów i pszenicy obejmujący rolnicze tereny Ukrainy ponieważ tamtejsze kołchozy nie wykonały planu. W tym samym czasie do Charkowa przybył Mołotow, który miał zobowiązać tamtejsze władze do intensywnego współdziałania z planem Stalina. Wykorzystujemy wyroby przemysłowe, pisał Mołotow z Charkowa, jako zachętę, a odbieranie części wyrobów przemysłowych jako represję przeciwko chłopom kołchozowym, a przede wszystkim przeciw rolnikom indywidualnym. Również Kaganowicz, który pojawił się w listopadzie 1932 roku w Rostowie nad Donem, zażądał od komunistów i chłopów rzeczy niemożliwych. Organizacje partyjne na wsiach są nie na poziomie, grzmiał na zebraniu lokalnych przywódców partyjnych w Rostowie. A być złym komunistą to sprawa gorsza, niż nie być w ogóle komunistą, ponieważ źli komuniści pomagają kułakom. Co należy robić? Trzeba oskarżyć trzy do pięciu wsi, podając ten fakt do wiadomości ogół na tablicach ogłoszeń, wprowadzić dla nich zakaz handlu, przeprowadzić czystki i procesy pokazowe, a o ich przebiegu informować prasę. Zanim w Rostowie zapadły odpowiednie decyzje, Kaganowicz zadzwonił do Stalina. Krótko wcześniej dyktator rozkazał deportować z rejonu Kubania dwa tysiące rodzin, które w nikczemny sposób ukryły zboże przed urzędnikami. Paweł Postyszew, który od 1932 roku należał do biura politycznego jako drugi sekretarz komunistycznej partii Ukrainy, widział w tym terrorze broń, metodę wychowawczą, za pomocą której władza pouczała chłopów czego oczekuje od nich socjalizm. Dlaczego komuniści niższego rzędu nie buntowali się przeciw nakazom partyjnej wierchuszki? Dlaczego nie było przypadków odmowy wykonania nieludzkich nakazów? Ponieważ funkcjonariusze władzy na prowincji obawiali się terroru Stalina tak samo jak chłopi. W grudniu 1932 roku Stalin ostrzegał Lavrentija Berię, przewodniczącego